obchodzi was to? Bo jak nie, to nie będę czytał. Tak? O mój Boże, dobra. To tak było. Rycerz Gareth i panienka Daphne kochali się aż strach. Dobra, to teraz kolejny. Równowaga w przyrodzie, trochę na wysoki level, ale mam 4-3, więc... Podróżując po Tussaud, Geralt nie zaniedbał swojego fachu i prawdziwego sedna swojej egzystencji, czyli uganiania się za potworami. Znalazłszy na tablicy ogłoszeniowej zlecenie od kupieckiej gildii, udał się na wskazane miejsce, żeby dowiedzieć się o szczegóły. Chyba dowiedzieć się o szczegółach. Lecimy. 1700 kroków. Co tu tak mrocznie jakoś? Łuska. Niecodzienny kolor. Srebrny. Nigdy się z takim nie spotkałem. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak ładnie widać tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. Czyli to musiał być drakonid. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale te ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Oho. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Chłopce, bazyliszka hoduje. Kim właściwie jest? Cześć, Mikslaj. I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris, do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Rud di Salvares od wieków sygnuje się Regulus Platinum. Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny. Jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów? A dzieciom rodziców rozszarpanych przez potwora? Oczywiście ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa pory marzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. 800 koron za życie. Wiesz, zamordujemy go. Gniazduje ten twój bazyliszek? Taki pewnie plan. Że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem, jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawię charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch. Jakiś dziwny ten chłop. Powiedz się więcej na temat drugiej ofiary. Okay. Dziwnie wypalone plamy. To pewnie ślady po jadowitej ślinie potwora. Ten gatunek musi być wyjątkowy. Sąś tak skrada. Nie inaczej. Rana zadana przez srebrzystego bazyliszka będzie się bardzo jątrzyć. Powinienem w takim razie przygotować eliksir przeciw truciznom. W każdym razie sądzę, że mogę wyśledzić potwora po zapachu jadu i garbnika. Po co masz ją śledzić? Jokasta jest pod ochroną. Gdyby zginęła, równowaga w ekosystemie zostałaby trwale naruszona. Oj, chyba będzie trzeba wybrać, czy zabijemy, czy nie zabijemy. Wystarczy, że ale raczej bym zabił. Nie lubię krzywdy, to ona też zostawi. Ile jeszcze będzie takich przypadków, że ktoś się będzie przez las przechadzał? Specjalnie przywabiają do siebie bazyliszka.
żeby zniszczył ich towary. Zginie, bo Potem zajęte. Najzwyczajniej w świecie domagają się odszkodowania. Nienormalny chłopie jesteś, to potwór, który jest agresywny. To nie skalny troll sympatyczny. Wilki bym zabił też na ich terenie? Nie. Ale to była dróżka jakaś. Chyba oblegiwana często. To nie może być teren bazyliszka. A jakby sobie bazyliszek przywłaszczył jako teren miasto? To co, lagi? No, to mogło być. Tak jak myślałem, druga ofiara jest mało naruszony. Bazyliszek pewnie niósł go do gniazda, żeby zjeść później. Ale coś sprawiło, że go porzucił. Ciekawe, co to było. Kontrakt od gildii bednarzy. Odpowiedź na twoje zapytanie dotyczące planowanej trasy przewozu beczek z tajnami potwierdzam, oficjalny szlak wspierany przez gildię nadal prowadzi przez ziemię hrabiego di Salvarez. Zarząd nie widzi potrzeby zmiany szlachu tradycyjnie używanego. Czyli to był jakiś popularny szlak, widzisz. Hrabia zobowiązał się pokryć wszelkie ewentualne szkody poczynione przez biały terror. Także na wypadek ataku i zniszczenia nawet całego ładunku gildia nie będzie stratna. Ty, to wiedzieli, że tu panuje coś takiego? A i tak wysłali kupców tędy. Ta gildia. No to akurat trochę kurestwo, jak wiedzieli. Jakby za nic życie ludzkie mieli. Wiciu, kochany, ty w tej grze wszystkich zajebałeś, więc też jesteś potworem? Wsadgę. Nie. Teraz to już sam nie wiem. A może nie zabije? Nie wiem. To nie zabije, niech se żyje. Coś słyszę, ale to nie bazyliszek. Ludzkie głosy? Ale... Ognie pachnie. O, mam karty ich, rębacze. Krator, krzywy! Po pięć, dublują się. Gdzieś polazło potworzysko. Trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Tatuaż na czole. Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Mówią na nas rębacze. Rębacze? A nie pochodzicie przypadkiem z Trinfleet? A tak, pochodzimy. Momencik. Skąd wiesz? Coś ty za jeden? Geralt z Rivii. Jestem Wiedźminem. Znam waszych kolegów po fachu. Bocholta, Ździeblarza, Niszczukę i Młodego. A, Wiedźmin. Mówił mi Bocholt. Dzięki apostrof... Podobno niezły jesteś w machaniu mieczem. Jestem. Profesjonał. Dobra, zrobimy tak. Ruszamy na gada w piątkę. Bestia podobno jest strasznie zjadliwa. Każda para rąk się przyda. A nagrodę, cośmy już od gildii pobrali, podzielimy sprawiedliwie. Umowa stoi? Panowie, chwileczkę! Co ja słyszę? Planujecie zabić Jocastę? No nie, tak nie może być. Przecież to stworzenie jest pod ochroną. Jeżeli chodzi wam o nagrodę od gildii, to zapłacę. Zapłacę podwójnie. Nie wolno wam zabić ostatniego przedstawiciela ginącego gatunku. Zapłacisz, powiadasz. Za to, żebyśmy nic nie robili. A to nowość. I co ty na to, panie profesjonał? Słyszałem, że bestia już 5 ludzi ubiła. Nie wiem. No dobra. Nie zabijemy tego bazyliszka. Wiedźmin, obrońca potworów? Widzieliście na podstawie tego listu. Ech, no to nie porobimy tak sobie dziś gadziny. Mówi się trudno. Ty, czekaj. Coś mówiłeś o pieniądzach, zdaje się. Mówiłem. I słowa dotrzymam. Twoja dola, Wiedźminie. To najłatwiejsza robota, jaką kiedykolwiek wykonałem. Bywaj, Wiedźminie. Ciekawie się z tobą pracuje. Bywajcie, rębacze. Dzięki, że oszczędziłeś Jocastę. Obiecuję, zadbam o to, żeby nikogo więcej nie zjadła. Tym razem postaraj się lepiej. Tak, żeby już nikt nie mógł się dostać na ten teren. Oczywiście, tak zrobię. Masz moje słowo. Chciałbym ci dać jeszcze symboliczną sumkę. Tyle kasy ma. Gdyby nie twoja pomoc, ci rębacze by ją zabili. Oho! No właśnie, pytanie, czy to da hojność. Wydaje mi się, że może dać hojność. Nie potrzebuję więcej pieniędzy.
Możesz je przeznaczyć dla rodzin ofiar twoich. No to jest hojne! Bardzo to szlachetne z twojej strony. Szlachetne. Tak zrobię. Jocasta odleciała. Poczuła, że gniazdo jest zagrożone. Pewnie w końcu wróci. Wróci. Zawsze wraca. Nawet podejrzewam, dokąd poleciała. Wytropiłem, że znalazła sobie nowego partnera. Co prawda to zwykły bazyliszek, a nie srebrzysty, ale może coś z tego będzie. Może Jocasta złoży nowe jaja? Może powstanie zupełnie nowy gatunek? Oby nie. Bywaj. Mbappe, pisaliście mi. Ty, ścieżki przeznaczenia! Zadziałało jako hojność. To elegancko, idziemy po mieczyk. Wszystkim się wykazałem, czym tu trzeba było się wykazać. Pa. Empatia, hojność, mądrość i honor. Wszystko. O, witam. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. Zgadza się? To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Z nim będę walczył? Ja nie dostałem, Jankos. Cienki kulka. Mogę zaczynać w każdej chwili. Odwary jeszcze trzeba. A zatem dobądź miecza. Z nim? Arena. Nie no, aż mi żal go bić, przecież to jest starsza osoba. O ty kurwa, co robisz? Ja chcę cię oszczędzić. Czemu ją gata ko... On od samego pida ginie. Krombucha. Nie mogę młynka rozkręcić, co jest? Flashbang. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. To powinien być naprawdę mocny miecz. Tyle to wymagało od roboty. Co jest? O Jezu, jaki piękny. A oto i twój Arondajt. A ty? My się chyba znamy. Z mieczem? Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam nadzieję, że tym razem fajny ten miecz. Nie zgubisz. Wygląda zajebiście. Arondajt. Po prostu świetnie. To widz pisał już nazwę tego miecza, zanim go jeszcze go podniosę. Poka go. Ma być jakiś niesamowity. Jest. Każdy cios generuje ładunki zwiększające obrażenia miecza o 10%. Ładunki można... Kurde, fajne! Ładunki można stracić z czasem lub otrzymując obrażenia. W pełni naładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem rozładowuje miecz i trwale zwiększa obrażenia broni. Zajebisty! Naprawdę fajny miecz. Ma 3 sloty? O kurwa, nie ma slotów? No nie no. Nie ma slotów. Możesz je zrobić? Tam u tego zaklinacza? Dobra, można spróbować. Zrobię tu sloty i... Znaczy się ma fajne statystyki w sumie. Jeden ziomek. Jest i on, witam. Halby wciąż trwające dzieło stworzenia. Tyle pieniędzy zainwestowałem w to, a i tak ze mnie zbynasz. Zaklinanie, dodawanie gniazd, Aerodnight. Umieść gniazdo w przedmiocie. Cena to 1200 za jedno. Uhuhu. O kurwa! Aż tak? To ten? Eskaluje jeszcze.
Dobra, zapisać może. Chwilusia. Nie no, mam save'a wcześniejszego. Dobra. Trzy gniazda. I teraz tak, zaklinanie. A czemu jakieś rzeczy nowe chcę ode mnie? Ja to wszystko kurwa sprzedałem. Perun i Zoria. Ile za to chcę? Dobra, miecz będzie trzeba jakiś stalowy, lepszy znaleźć. Poka, to jest srebrny. To jest ten, co dostałem. Elegancko. Zobaczymy, jak wygląda, jak będzie nastakowany. Dziwi mnie to, czemu on nie ma na sobie takich tych glifów. Kurde, kaski trochę wydałem. Chyba, że dopiero on jest unikatowy i na unikatowym to tego nie widać. Tylko jego perka będzie widać, jak będę bił. To się stakuje, więc z młynkiem będzie działało pięknie. I jak zabiję nastakowanym mieczem, to coś tam rośnie. O damie i jej rycerzu. Porozmawiać z drwalem Jacobem. Spoko, mogę pogadać. Noż kurwa, trzymaj się, panienko. Ty jesteś Jacob? Jacob? Jacob. Oj. Spokojnie, spokojnie, morko leży. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęte. Mam nadzieję, że bety wejdą na tą Norwegię, Irlandię, Gruzję, Grecję, Estonię i Rumunię. Pozdrowitek. Pozdro. No też mam taką nadzieję. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, Wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No, to dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem morowym. Podchodzę Minkiem do drzewa. Chyba. Spluwam w łapy, biorę siekierą, zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, krew z drzewa? Japa mi opadła, ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione in oktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. Obejrzyj krwawiące drzewo. Słychać szloch. Ty, no bo w sumie słychać. Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. Sądząc po kształcie planu, trysnęło od strony drzewa. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwiową. Kurde. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. A nie mówiłem? A już nie muszę być hojny. Moja pomoc będzie kosztować. Mam nadzieję, że Cristiano coś trafi dzisiaj. Prosty drwal jestem. Grosze mnie śmierdzę. Spójrzże no trochę sceny. Zapłacę, ale tyle nie ma. Nie zniknę ten miecz. Ja chcę zobaczyć, jak działa. Stoi! Jak działa ten miecz. Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. Ładnie. Może to będzie jego towarzyszka życia? Najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z Rysiej Skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w
dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. No. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na Rysią Skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie. O kurwa, ile czytania. Obchodzi was to? Bo jak nie, to nie będę czytał. Bo ja bym poszedł na questa. Tak? O mój Boże, dobra. To tak było. Rycerz Gareth i panienka Dafne kochali się aż strach. Aby zdobyć przychylność przyszłego teścia, Gareth musiał jednak wykonać 7 trudnych zadań. Siódme było najtrudniejsze. Gareth miał udać się na Rysią Skałę, odszukać mieszkającą tam wiedźmę i przekonać ją do cofnięcia klątwy, którą nękała krainę. Wszyscy, w tym Dafne, prosili Garetha, by ukorzył się przed wiedźmą. Musicie bowiem wiedzieć, że wiedźma z Rysiej Skały była złośliwa i nieprzejednana, nawet jak na czarownicę, a lud jej serca stopić mógł tylko akt prawdziwej pokory. Jednak Gareth nie chciał klęknąć przed wiedźmą i postanowił zmusić ją siłą do zdjęcia klątwy. Nikt nie wie, co zdarzyło się na Rysi... Co on jej zrobił? Nikt nie wie, co zdarzyło się na Rysiej Skale, ale Gareth nigdy nie wrócił do swojej wybranki. Dafne zaś stała na szczycie wzniesienia i wyglądała go dzień i noc, aż zmieniła się w drzewo, by dotrwać do powrotu swojego rycerza. Taka była moc jej tęsknoty i siła jej miłości. Ktokolwiek zranił to drzewo ostrzem siekiery, ten wiedział, albo i widział, nie widział. Co? Ktokolwiek zranił to drzewo ostrzem siekiery, ten widział, że z rozciętej kory leje się krew. Ludzie zaczęli więc omijać tę okolicę, by Dafne w spokoju mogła czekać na Garetha, aż w końcu wszyscy o niej zapomnieli. Czyli to Dafne zamieniona w drzewo, żeby mogła doczekać powrotu kochanka. A chłop jej siekierą zajebał. No nieźle. Taki właśnie jest. Znaczy się nie wiedział, no co ma. Dom wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. O kobiesa. Uwagi o zastosowaniu młody krwawnika. Uwagi o zastosowaniu To akurat mnie nie interesuje. No tak średnio bym powiedział. Interesujące. Szary barwnik do zbroi, reska. Przemiana ciała, transformacja ciała jest jedną z najtrudniejszych sztuk magicznych. Ściana ze składnikami do uroków. Albo z trofeami. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DF. Dafne? Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. Oj, się przestraszyłem. A tu proszę. Kurde, fajna ta wiedźma. Gość z dalekich stron. W sensie... Czego szukasz w moim domu? Oj, ma kotka. Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Jak to? Nie czytasz baśni? No nie. Nawet wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Mogę cię zmusić, żebyś się odczarowała? Proszę cię o odczarowanie dziewczyny? Radzę sobie sam z odczarowaniem dziewczyny? Nie no, poprośmy ją na początku delikatnie i grzecznie. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garethem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Jak to?
Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklęłaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed tobą. Nie wiem, jak to interpretować, cholera jasna. Sam sobie poradzę, zmuszę cię do pomocy. Ukorzyć się? Mogę się ukorzyć. Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Gareth z baśni. O. Proszę cię. Właś, stopiska śmierdzą. Od czaru i zaklętą w drzewo Dafne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie, ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Oho, jakaś domina. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła. Nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk twoich włosów. Oj. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję, nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Nie zgadzam się, sam sobie poradzę. Myślę, że jest jakiś sposób, żeby tą dziewuszkę odczarować z drzewa. Ona się nie zna. Kurde, ciężko. To pewnie dlatego jest samotondli. Bo to się da mocno zepsuć. Ale będzie miała nade mną władzę i mówi, że... Nie da się jej odczarować. Chcę ją odczarować, a nie ją zabić. Nie ufam ci. I nie pozwolę zabrać pukla moich włosów. Jeśli będzie trzeba, zmuszę cię do zdjęcia klątwy. Wiesz, czego nie znoszę najbardziej? Buty i gruźb. Szczególnie pod moim własnym dachem. Nadal możemy jakoś się dogadać. Jak? Skoro zaraz będziesz martwy? Oj. Akhandal! Pokonałeś mnie. Wygląda na to, że zgodnie z tradycją będę musiała spełnić twoje życzenie. Wiesz, po co tu przyszedłem. Niech będzie. Pomogę ci. Zrobię, co w mojej mocy, żeby przełamać zaklęcie wiążące ducha tej dziewczyny w drzewie. A co by się stało, jakbym dał jej ten kosmyk włosów? Tam? Nie. Wiem. Kurwa, Witek, rób tę fabułkę i ruchnij w dupala tą piękną srakę Anny. Sam już siedzę z pełnymi jajami i bym sobie w końcu zwalił kapucyna. Kropka. Myśl, że jakieś piksele mogą mnie podniecać. Przyprawia mnie o pot na czole i piękny gruby wzwód. Witek, jajami eksplodują.
Boże święty. Są świry, naprawdę. Dlaczego miałbym ci zaufać? Bo nigdy nie łamię raz danego słowa. Zostaw mnie w spokoju. Sama zajmę się resztą. Tylko pamiętaj o naszej umowie. Dotrzymam danego słowa. Żegnaj. Może mi podczas walki włosy wyrwała. I tak to wzięła. Chyba nie poszło tak źle. W sensie wydaje się być okej. Rozwiązanie. A początku mówisz, się nie da odczarować. Teraz mówisz, się da. Morką? A gdzie twój? Zaraz. Ty, pan zabity. A pies opętany, klątwa rzucona przez wiedźmę. A to kurwa. Wiem, że coś się skombinuje. Sprawdzę, co jest z Jacobem. Jedny piesek. No nie, no a chciał pomóc i sam zginął. Wiedźma uwolniła ducha z drzewa zgodnie z obietnicą. Nie dodała, że upiór będzie przepełniony bólem i oszalały z wściekłości. Opętał pierwszą żywą istotę, jaką napotkał, czyli psa. A ten zabił Jacoba. Żegnaj, rycerski drwalu. Szkoda, że to się tak skończyło. Nie zawsze życie przypomina bajkę, ale zawsze warto coś wierzyć. Mogłem może dać ten kosmyk. No wystarczyło włoski oddać. No nic no. Corvo Bianco, renowacja. Ty, to chyba widzowie fabułka została.